Jakiś czas temu cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu odsprzedał miastu działkę przy ulicy Dębowej, bo miasto chce tu dla poprawy bezpieczeństwa zmienić organizację ruchu w obrębie skrzyżowania z ulicą Maratońską i wybudować prawoskręt. By wyrównać strefę cmentarza, nekropolia odkupiła z kolei od miasta dwie działki o łącznej powierzchni 33 arów. To pas zieleni zwany potocznie Aleją Lipową. Wbrew plotkom, które już pojawiły się w miejskiej przestrzeni, nie będzie to miejsce na nowe groby. Na działkach bowiem ustanowiona jest służebność gruntowa dla Radpecu, ponieważ idą tu rury ciepłownicze i gazociąg. To oznacza, że Radpec w każdej chwili może konserwować czy prowadzić pracę sieci, która do niego po prostu należy. Sama nowo zakupiona działka ma poprawić infrastrukturę cmentarza. Czyli będzie na tych rurach wybudowana droga techniczna z ekokostki. Będzie nowa aleja położona, żeby ludzie mieli dobry dostęp do grobów położonych przy starym płocie. Nowe alejki wzdłuż grobów, które kończą się na płocie, zostaną przedłużone do drogi technicznej i aleja w poprzek. Przy nowo wybudowanym płocie będą ustawione kosze na śmieci, tak żeby nasze pojazdy, które wywożą nieczystości, mogły je stamtąd zabierać. Tak? Lipowa aleja zostanie zachowana, pojawią się także nowe nasadzenia zieleni. Całość nowego ogrodzenia będzie dodatkowo obsadzona winobluszczem. Absolutnie nie wycinamy drzew, a wręcz przeciwnie, będziemy jeszcze dosadzać, ponieważ usytuowanie działki od ulicy Maratońskiej, ona jest już wytyczona przez geodetę w granicy zewnętrznej i część drzew idzie na działce należącej do miasta, a część drzew będzie na działce, która będzie należała do parafii świętego Wacława. Parafia świętego Wacława za dwie działki przy ulicy Maratońskiej zapłaciła miastu ponad 180 tysięcy złotych, a działkę przy ulicy Dębowej sprzedała za 50 tysięcy złotych, informuje Szymański. Do listopada ma zakończyć się budowa nowego muru o długości 140 metrów. Dopiero wówczas zostaną wyburzone stare przęsła. Dariusz Szymański na stanowisku dyrektora nekropolii zastępuje Edytę Sitarską. Szymański był zastępcą komendanta miejskiego policji w Radomiu. W 2019 roku po 28 latach służby odszedł na emeryturę. Oficjalnie będzie dyrektorem nekropolii od 1 października.